Szukacie w Zakopanem restauracji, w której nie tylko zjecie smacznie, regionalnie i niedrogo, ale też przy okazji poczujecie klimat Podhala i posłuchacie muzyki na żywo granej przez góralską kapelę? To świetnie trafiliście, bo mam coś właśnie dla Was. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Tak jak obiecywałem, ostatnio mam dla Was jeszcze jeden film z Zakopanego. Tym razem sprawdzimy dla Was miejsce, a w zasadzie dwa miejsca, których szuka mnóstwo turystów przybywających na Podhale. Czyli będą to restauracje, w których nie tylko zje się to, co smaczne, to, co regionalne i takie, w których nie płaci się zbyt dużo, ale można też posłuchać muzyki na żywo wykonywanej przez góralską kapelę. Wszystko oczywiście po to, by podczas wizyty w Zakopanem poczuć trochę tego takiego stereotypowego klimatu, który obecnie trudno załapać, przechadzając się Krupówkami, a którego przynajmniej podświadomie poszukujemy, przyjeżdżając w polskie teatry. Takimi miejscami niewątpliwie są dwie góralskie karczmy Bąkowo-Zochylina. Obie znajdują się przy ulicy Józefa Piłsudskiego. Bąkowo-Zochylina Niźnio tuż przy Kropówkach, a Bąkowo-Zochylina Wyżnio trochę dalej, bliżej Wielkiej Krokwi. Tak się składa, że odwiedziliśmy obie z nich i z obu z nich mamy dla Was relacje. Jak było w Bąkowo-Zochylina Niźnio? Cofnijmy się w czasie tak mniej więcej o rok. Sonia je Ostypka. No, nabrałam znowu ochotę na Ostypka. Jakoś tak. Naszła. Zgadzam gwiazdę do Sosia. Do tego sobie dobrałam dodatki w postaci ziemniaków, takich pieczonych, kwiatek ziemniaka i zestaw surówek. Już teraz oczywiście wiem, już tego nie przejem. A ja mam placki po zbożnicku, czyli placki ziemniaczane, gulasz, ogóreczki, ser, taka klasyka. Podjedliśmy go smacznie, sycąco i względnie tanio, tak w skrócie, choć generalnie bez jakichś większych zachwytów. To jedzenie było takie poprawne, bez jakiegoś tam szału większego. Przynajmniej to, co zamówiliśmy, czyli placki po zbójnicku, czyli łosoś, oscypek z grilla oraz kwaśnica. Bardzo duże duży porcje. Wybór dań, no i fajna atmosfera w tej knajpie, bo grała na żywo kapela góralska, ludzie śpiewali. Taka dziwna sytuacja nas spotkała, no bo dzwoniliśmy tam wcześniej zapytać się, czy jest jakiekolwiek miejsce. Usłyszeliśmy, że nie ma. Podeszliśmy tam i zauważyliśmy na drzwiach taką kartkę, że dzisiaj od godziny 18:30 całe miejsce jest zarezerwowane. Widzieliśmy tę kartkę już drugi raz, no bo chcieliśmy pójść do Niźno już w poniedziałek. Wtedy jednak ta kartka sprawiła, że po prostu zawróciliśmy, a dzisiaj postanowiliśmy jednak wejść i zobaczyć, o co chodzi. I okazało się, że są miejsca, że można usiąść i że można zamówić jedzenie. Jak widzicie, po naszej wizycie w Niźnio mieliśmy dość mieszane uczucia. W tym roku wiedzieliśmy jednak, że jeśli chcemy poczuć taki właśnie góralski klimat, no to powinniśmy udać się w to samo miejsce, albo w przynajmniej bardzo podobne miejsce. No i tym sposobem trafiliśmy do Bąkowo-Zochylina Wyżnio, czyli siostrzaną knajpkę, siostrzaną restaurację, siostrzaną karczmę, w której biesiadowaliśmy przed niespełna dwoma tygodniami. Przyszliśmy na kolację do restauracji Bąkowo-Zochylina Wyżno. W zeszłym roku byliśmy w Niźno. Są dwie knajpy, które
są bardzo do siebie podobne, różnią się niuansami, menu jest również bardzo podobne, jest tu przede wszystkim świetna atmosfera, jest po prostu przepięknie, jest tyle jakichś góralskich dekoracji, obrazków, jakichś rzeźb i tak dalej, że nie można się napatrzeć. Ciężko się tu dostać, więc róbcie rezerwację. Siedzi się przy wspólnych stolikach z ludźmi, górale nas obsługują, jest naprawdę wspaniale. Cześć koleci, pilnuj no! Przyszły nasze przystawki, dużo ich zamówiliśmy, do podziału oczywiście. Są przede wszystkim rydze z patelni, rydze, których w Błąkowie Niźno w zeszłym roku nie dostaliśmy. Wyglądają przepięknie, pachną wybornie. Poza tym klasyka, czyli oscypek z grilla z żurawiną, no i moskol poznany przeze mnie w obroktówce. Teraz będę wszędzie zamawiał moskole. Zabieramy się do jedzenia. To od czego zaczynasz? Wszystkie przystaweczki naprawdę smaczne. Moskole i oscypek takie, jak można się tego było spodziewać. A rydze, w porównaniu do tego, co jedliśmy w restauracji zakopiańskiej. Szybkie trzy słowa wyjaśnienia. Tego samego dnia na obiad jedliśmy rydze z patelni w restauracji zakopiańskiej. Były pyszne i mocno czosnkowe. Więcej jednak o nich w kolejnym filmie z Zakopanego. Tak, będzie jeszcze jeden, który powinien pojawić się na dniach. Albo w niedzielę, albo w kolejną środę. Najlepiej będzie, jeśli zasubskrybujecie kanał i wtedy go na pewno nie przegapicie. A rydze, w porównaniu do tego, co jedliśmy w restauracji zakopiańskiej, bardziej mają smak rydzy. Nie ma czosnku, więc jakby ten czosnek nie przysłania smaku grzybów, ale też są tłustsze. Pytanie, co kto woli. Mi one bardzo smakują. Jest to specjalność Bąkowa, która nie zawsze jest. Fajnie, że się udało na nie trafić. Są już nasze dania główne. U mnie żeberka pieczone w miodzie z pieczonymi ziemniakami i kapustą kiszoną. Solidna porcja, a u Soni bardzo aromatyczna. Czuć ją z drugiego końca stołu. Czuć ją w całej restauracji. W całej restauracji, tak. Zupa czosnkowa, polewka czosnkowa, do której podano ser. Bardzo dużo tartego, żółtego sera. Ale to są jeszcze grzanki. Tak, grzeczki. Dobre te żeberce. Smakują o wiele lepiej niż wyglądają. Łatwo odchodzą od kości, nie są za tłuste, no i czuć, że były pieczone w miodzie, faktycznie. Jest ten słodkawy posmak, także jestem na tak, chociaż ta zupa Soni czosnkowa, fantastyczna, bardzo mocno czosnkowa, ten dodatek sera i grzanek rewelacyjny, także no, zupę też wam polecam. Generalnie w sumie wszystko, co jedliśmy dzisiaj tutaj, było naprawdę smaczne. Muzykę wciąż tutaj słychać i szczerze mówiąc w tym roku w Bąkowie, wprawdzie innym, ale bardzo podobnym, podobało mi się bardziej niż w zeszłym. Bardziej w ogóle podoba mi się ta sala tutaj. Jest taka bardziej fajna dla każdego, kto przyjdzie, bo wtedy siedzieliśmy pod jakimiś schodami. A poza tym jedzenie było chyba smaczniejsze, a przynajmniej bardziej mi smakowało. Może też to były lepsze wybory. Nie jest to wiadomo nic wykwintnego. Wykwint nie było dziś na obiad. Myślę, że takie jedzenie czasem może sprawić nawet więcej przyjemności. I może nawet więcej sprawiło tej przyjemności. Atmosfera jest niesamowita. Nie do, tak naprawdę, do opisania trzeba tu być. Myślę, że naprawdę warto. A no, jedzenie jest pyszne, więc wszystko się trzyma kupy. A przy tym jest naprawdę bardzo przyjemnie cenowo. Najdroższe były rydze, bo kosztowały 30 zł, ale no to też była duża patelnia tych grzybów. Pozostałe ceny prezentują się następująco. Moskol z masłem czosnkowym kosztował 7 zł, oscypek na gorąco z żurawiną złotych 11, polewka czosnkowa złotych 10, żeberka pieczone z miodem 26 zł, ale do nich były jeszcze ziemniaki opiekane za 7 zł oraz surówka z kapusty kiszonej również za 7 zł, do tego piwo z Ochylina jasne z beczki za 11 zł i piwo z Ochylina ciemne, tu już z butelki, za złotych 12. Dodatkowo płatny był występ kapeli na żywo po 3 zł za osobę, co daje nam łącznie już za wszystko 127 zł. Cenowo jest przyjemnie. Jak oglądaliście filmy z zeszłego roku, to na pewno widzieliście film Tanie i smaczne jedzenie w Zakopanem, gdzie mówiliśmy o marzannie, gdzie też jest podobny przedział cenowy i też ją bardzo
bardzo gorąco polecamy. W Marzannie, mimo tego, że jest pysznie i polecam wam odwiedzić to miejsce, nie uświadczycie jednak muzyki na żywo. W Bąkowie, zarówno w Niźnio, jak i w Wyżnio, muzyka grana jest przynajmniej w sezonie codziennie od godziny bodajże 19 do zamknięcia każdej z karczm. Te 3 złote, które dodatkowo płacimy za słuchanie muzyki na żywo, to naprawdę nie jest wygórowana kwota. Generalnie odnoszę wrażenie, że te ceny w Bąkowie są naprawdę niewielkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jaki w zamian klimat otrzymujemy. To jedzenie w Niźnio nam smakowało mniej, to jedzenie w Wyżnio nam smakowało bardziej. W obu przypadkach, i trzeba to sobie jasno powiedzieć, nie było to nic wykwintnego, ale tak jak mówiłem, przynajmniej w Wyżnio odnalazłem sporo przyjemności w tych żeberkach, w tym oscypku, w tym moskolu, czy w tych rydzach oczywiście. Byliście kiedyś w Bąkowie? Jeśli tak, no to jak wam smakowało? Co jedliście? Jak się bawiliście? A może znacie inne warte polecenia restauracje, które znajdują się w Zakopanem albo w bliskiej okolicy i które oferują właśnie muzykę graną na żywo przez góralską kapelę? Dawajcie znać, komentarze są do waszej dyspozycji. Zobaczcie też koniecznie pozostałe filmy z Podhala. W prawym górnym rogu wyskoczyła wam teraz playlista Gastro Tatry. Znajdziecie tam wszystkie filmy, które nagraliśmy właśnie na Podhalu. Pamiętajcie też o zasubskrybowaniu tego kanału, bo tak jak mówiłem, będzie jeszcze jeden film z Zakopanego. Zostawcie też łapkę w górę, o ile ten film wam się podobał. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego.